Dzień dobry, nazywam się Magdalena Zych, jestem etnolożką, antropolożką kulturową. Na co dzień pracuję w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o czasie świętowania, który jest czymś zupełnie innym niż nasza codzienność i dlatego wymaga wielu przygotowań i też służy do zupełnie innych celów niż nasze codzienne życie, codzienna praca. Przede wszystkim świętowanie to jest tworzenie więzi. Świętujemy bardzo rzadko w samotności. Najczęściej święto to jest coś, co łączy nas z rodziną, łączy nas z przyjaciółmi. Jeśli mówimy o świętowaniu, warto pamiętać o ważnych świętach zimowych, które są związane z Bożym Narodzeniem. Nie wiem, czy wiecie, że świętowanie w czasie zimy ma swoje dużo dłuższe tradycje niż tradycje chrześcijańskie, związane z praktykami religijnymi, dlatego że w bardzo wielu miejscach Europy, ale nie tylko, właśnie w czasie zimy, w czasie tego, gdy noce są najdłuższe, a dni bardzo krótkie, jest taki moment szczególny, który ludzie podkreślają wspólnymi ucztami, spędzaniem czasu z bliskimi, a nawet wierzą, że jest to czas, w którym kontaktują się ze swoimi przodkami. W naszej rzeczywistości codziennej oczekujemy na Boże Narodzenie, oczekujemy na czas, kiedy spędzimy te miłe chwile z bliskimi, kiedy będziemy też obdarowani prezentami, upominkami, ale przede wszystkim najważniejszy jest ten moment, w którym będziemy z innymi tworzyć właśnie te więzi, które będziemy wspominać potem długo, długo po danym wydarzeniu. Sposób świętowania Bożego Narodzenia też uległ zmianie, dlatego że w przeszłości ludzie, którzy mieszkali na wsi i uprawiali ziemię, właśnie w dniu Wigilii wychodzili do sadów, wychodzili w swoje pola, żeby podziękować przyrodzie, Pani Naturze, za plony, którymi ich obficie obdarza. Robiono to na przykład w taki sposób, że obwiązywano drzewa słomą i zwracano się bezpośrednio do nich. Ludzie składali życzenia także zwierzętom, łamiąc się z nimi kolorowymi opłatkami. Ważnym czasem jest przełom roku. Świętujemy nowy rok. Bardzo ważnym elementem jest składanie sobie życzeń i to, w jaki sposób te słowa, nasze dobre intencje, nasze dobre życzenia działają na bliskie nam osoby. W zimie istnieje zwyczaj, w bardzo wielu miejscach Polski nadal praktykowany, że chodzą kolędnicy, przebrani za różne postaci i składają życzenia wszystkim w danej okolicy. Warto przyjąć kolędników do swojego domu, a czasem warto się za kolędników przebrać i składać życzenia wszystkim wokół Was. Nie wiem, czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek być u kogoś na imieninach. Imieniny to jest takie święto imienia, często naszego patrona. Są miejsca, w których bardzo chętnie świętuje się imieniny i te obchody są często bardzo huczne. Tradycja świętowania imienin i przywoływania uwagi naszych patronów, którzy są związani z naszymi imionami, jest bardzo ważna i wiemy, że czasem całe grupy zawodowe albo całe społeczności są związane z jakimś patronem. Przykładem tego jest Święta Barbara, patronka górników. To w dniu jej święta górnicy spotykają się na uroczystościach. Być może czekacie na taki dzień raz do roku, który jest świętem właśnie waszym, związanym z urodzinami. Wówczas dostajecie prezenty od bliskich, od przyjaciół i pewnie zdarza Wam się zapraszać gości na przyjęcie. To przyjęcie może się nazywać ucztą właśnie dlatego, że jest wyjątkowe, jest na nim pyszne jedzenie i przede wszystkim na urodzinach musi być tort. Często spotkania urodzinowe czy imieninowe, oprócz tego, że odbywają się przy stole dobrze zestawionym, różnymi pysznymi daniami, mają w sobie taki ważny element, jakim jest wspólny taniec. Taniec też jest czymś, co wyraża naszą radość ze spotkania i co tworzy więzi między ludźmi. Bardzo ważne są przygotowania do święta i właśnie to, żeby zadbać o odpowiedni strój, o odpowiedni upominek, jeśli idziemy do kogoś na urodziny bądź imieniny, a także o to, żeby przygotować to, co na stole się znajdzie, to, co będziemy z naszymi gośćmi robić. Przygotowując upominek, warto pamiętać o tym, że zawsze świetnie się sprawdza język kwiatów, i przychodząc w gości, dobrze mieć ze sobą wiązankę kwiatów. A Wy, jak myślicie o świętowaniu, na które święta czekacie z największą niecierpliwością?